Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Betshot. Dzisiaj u nas rozmowa z Janem Tomaszewskim oraz angielska Premier League. Już w najbliższą niedzielę w Nicei odbędzie się losowanie grup eliminacji do Euro 2016. Nasz kraj na tej uroczystości reprezentować będzie znany wszystkim kibicom Jan Tomaszewski. To ja mam takie moje marzenie jest, żeby wylosować grupę wyspiarską, żeby po prostu ci bramkarze, moi koledzy, wylosować grupę wyspiarską. Kogo tu mam na myśli? Z pierwszej grupy chciałbym Anglików, z drugiej grupy Irlandczyków, z trzeciej oczywiście my, z czwartej Walijczyków, z piątej Irlandczyków północnych chyba, bo tam jest Irlandia Północna i szóste też wyspiarzy, wyspy owce. Nie miałbym nic przeciwko temu, ale mówiąc w tej chwili poważnie, ja uważam, że naprawdę polscy piłkarze w tej chwili, już to było widać trochę pod wodzą Fornalika, kiedy ten skład był ustabilizowany w meczu z Anglią tutaj na naszym basenie narodowym. Było naprawdę nieźle. Później nie wiem, dlaczego nastąpiły rozsady i dlaczego no, przegraliśmy po prostu tę eliminację. Ale Waldek po sobie nie zostawił, tak jak poprzednich, spalonej ziemi. Co tu dużo mówić? Gra defensywna młodzieżówki, naszej młodzieżówki, jest zdecydowanie lepsza od gry pierwszej reprezentacji. Dlaczego? No dlatego, że oni grają ze sobą, nie wiem, 20 czy 30 spotkań. A tutaj jak co chwilę Wojtek Szczęsny czy Boruc nie wie, kto zagra przed nim, jeśli Robert Lewandowski nie wie, kto zagra za nim, bo Smuda doprowadził do takiej rotacji, że było chyba 84 piłkarzy, no to o jakiejś stabilności nie może być mowy. Jeśli, podkreślam, Adam stworzy tę szesnastkę, osiemnastkę, bo nie czarujmy się, reprezentacja Polski to jest 14 zawodników. Trzeba mieć tę czternastkę, bo każdy mecz trzeba grać czternastoma. Można grać i trzeba grać czternastoma, żeby te siły zostały wykorzystane. Natomiast ta osiemnastka, dwudziestka to jest po to właśnie, żeby były te łataj dziury na wypadek, ja oczywiście mówię to tak w cudzysłowie, na wypadek kartek, na wypadek jakichś kontuzji, ale żeby każdy, kto wchodzi do zespołu, wiedział, na czym jego polega rola, a nie na tym, żeby on grał swoje, gra się dla reprezentacji. I jestem przekonany, że jeśli Adam do tego doprowadzi, to bez względu na to, jaką grupę wylosujemy, czy tą wyspiarską, czy nie miałbym przeciwko temu, żeby z pierwszego miejsca, z pierwszego koszyka wylosować Niemców. Bo wiadomo, że tutaj dwie drużyny wchodzą i nie nastawiamy się na to, że my już musimy być na pierwszym miejscu. Po co? My musimy wejść do finałów, a później, żeby to procentowało. Nie zgadzam się tutaj z Adamem z jedną rzeczą, mam nadzieję, że Adam to zrozumiał. Kiedy na swoją inaugurację były dwa mecze we Wrocławiu i w Poznaniu chyba, tak? Czy w Poznaniu, we Wrocławiu, już nie pamiętam, jaka była kolejność tych spotkań. Adam powiedział, że priorytet ma młodzieżówka. Nie, ja się z tym nigdy nie zgodzę, dlatego że priorytet ma zawsze pierwsza drużyna narodowa. I dam taki przykład. Gdyby Wayne Rooney, który zadebiutował w reprezentacji Anglii, mając chyba 16 lat, albo chyba nawet niecałe 16 lat, gdyby któryś tam wpadł na pomysł ze szkoleniowców, żeby Rooneya przesunąć do drużyny juniorów, bo oni tam mają jakiś ważny mecz, to by go powiesili. Po prostu Rooney jest zaklepany do pierwszej drużyny narodowej, trzeba huchać, dmuchać, żeby on się rozwijał. I się rozwija. A u nas, jeśli ktoś mi mówi, że młodzieżówka ma, nie, mnie to po prostu nie interesuje. Trenerowi Dorni, ja życzę wszystkiego najlepszego, ale jego pierwszym zadaniem jest dostarczenie, przepraszam, że tak powiem, świeżej krwi do drużyny narodowej. Nie wyniki, bo jego wyniki mnie nie interesują. To jest na drugim albo trzecim miejscu. My w wieku juniora U17, U18, U19, ogrywamy Hiszpanów, powiedzmy, ogrywamy Niemców, bo zdobywamy Mistrzostwa Europy. I co mi z tego? Oni tam przygotowują do ciężkiej pracy w seniorach, a my gramy pod wynik. Nie. Dlatego, że Robert Lewandowski jest typowym przykładem tego, co mówię. Poszedł do Niemiec i rok czasu wszyscy się z niego śmieli, bo on się przystosowywał do tego wysiłku. Jeden z najwybitniejszych trenerów takich
od przygotowania fizycznego powiedział oficjalnie: Polacy są wspaniali, ale muszą mieć rok czasu aklimatyzacji, jakby tu powiedzieć, tego przystosowania się. Zobaczcie, Wolski zaczyna strzelać, Milik zaczyna strzelać, a z początku, no po prostu, to jest właśnie, to pokutuje ten nasz pęd do wyników w kategoriach 17, 18, 19. Mnie naprawdę to nie interesuje. I dopóki z tym nie zerwiemy, a jestem przekonany, że zerwiemy z tym, bo Zbyszek Boniek już to zapowiada, to bardzo szybko dołączymy do czołówki europejskiej. I sprawa ostatnia taka, która się wiąże, brawo Zbyszek, tylko no niestety wyciągnął kolejnego trupa z szafy, który się nazywa te słynne mecze grudniowe i styczniowe, gdzieś tam przy pełnych trybunach, oczywiście tam 10-15 osób jest, które są traktowane jako gra reprezentacji Polski. Jest to kompletna bzdura, nie wolno tego robić, bo ta reprezentacja musi być święta. Żeby się do niej dostać, to trzeba po prostu bardzo dużo zagrać w młodzieżówce, w juniorach i bardzo dużo, czy dobrze w klubach zagrać. A tu okazuje się, że ktoś dwa razy dobrze piłkę kopnie w drugiej lidze mówię, czy w pierwszej lidze i jest reprezentantem kraju, czy on jest na równi z Bońkiem, z Lubańskim, z Dejną. Ludzie, nie wolno tego robić, bo się dewaluuje koszulkę z białym orłem. Jak się zakłada koszulkę z białym orłem, to ja wiem, że ja na to zasłużyłem. I nie mam żadnych kompleksów, jestem psychicznie przygotowany. I jestem przekonany, że Adam w tej chwili tak właśnie robi. Rozmawiałem z Adamem i zobaczycie, daję gwarancję na to, że nie tylko my zakwalifikujemy się do Francji, ale odegramy tam naprawdę znaczącą rolę, że ja sądzę, że wejdziemy nawet do pierwszej ósemki. Przed nami ciekawie zapowiadająca się 27. kolejka Premier League. Jako że różnice na szczycie ligowej tabeli są naprawdę niewielkie, to czeka nas sporo emocji. W 27. kolejce Premier League czołowa trójka zespołów w tabeli zmierzy się ze słabszymi zespołami. Najtrudniejsze zadanie będzie miała londyńska Chelsea, która będzie podejmowała u siebie szósty w tabeli Everton. Chelsea-Londyn jest faworytem w tym spotkaniu, jednak pytanie, jaki skład wystawi Jose Mourinho, bowiem być może będzie on oszczędzał swoich podstawowych graczy na mecz w Lidze Mistrzów z Galatasarayem Stambuł. Jednak kibice The Blues nie wyobrażają sobie, żeby w starciu z zespołem z Liverpoolu Chelsea nie odniosła 3 punktów i uważam, że wygra minimalnie, ale jednak zwycięstwo Chelsea. Drugi w tabeli Arsenal-Londyn zmierzy się u siebie z Sunderlandem. No, zespół z Londynu jest tutaj zdecydowanym faworytem. Sunderland zajmuje 18. miejsce w tabeli. Ostatnio przegrał u siebie ze słabiutkim Hull City 2-0. Arsene Wenger będzie chciał pokazać, że porażka z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów to był wypadek przy pracy. Ostatnio świetnie w Pucharze Anglii bronił Łukasz Fabiański. Wojciech Szczęsny zawalił mecz z Bayernem Monachium. Zastanawiamy się więc, kto wystąpi w bramce. Czy powinien wystąpić Szczęsny, czy Fabiański? To się zdecyduje, jednak wydaje nam się, że prawdopodobnie postawi na Wojtka Szczęsnego, ponieważ Łukasz Fabiański nie przedłużył kontraktu, a jeśli chodzi o wynik, to tu powinno być zdecydowane wysokie zwycięstwo Arsenalu. Manchester City po porażce z Barceloną może marzenia o zwycięstwie w Lidze Mistrzów odłożyć na przyszły sezon, dlatego będą się koncentrować tylko i wyłącznie na gonieniu Chelsea i Arsenalu i wygraniu Premier League. W najbliższej kolejce zmierzą się na własnym stadionie ze słabym Stoke City. Stoke City zajmuje 14. miejsce, nie ma za bardzo czym straszyć zespołu z Manchesteru. Manchester ostatnio w lidze remisuje, nie zachwyca, dlatego uważam, że to jest idealny moment, aby wygrać kilkoma bramkami i przywrócić wiarę kibicom w to, że mają szansę zwyciężyć w tym sezonie w Premier League. I to by było na tyle. W nadchodzącym tygodniu życzymy Wam wysokich kursów i samych wygranych. Cześć!